Witajcie, przyjaciele. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o żywym Jezusie Chrystusie. O tym, który był, który jest, który zmartwychwstał i który dzisiaj żyje w naszym sercu. Nie głosimy wam dzisiaj Jezusa religijnego. Nie głosimy wam dzisiaj teologii. Ale głosimy wam Jezusa Chrystusa, który żyje dzisiaj w naszym sercu. Który zmienił nasze życie. O Jezusie, który jedynie jest drogą do Ojca. Moi przyjaciele, ja mam 42 lata, nazywam się Grzegorz Mężyk. Miałem się nie urodzić, ale urodziłem się. Bóg sprawił, że żyję. Kiedy miałem 11 lat, zachorowałem na kamicę nerkową. Lekarz powiedział, że co roku będzie mi ona wracała. Ale Chrystus, którego wyznaję od, można powiedzieć, początku swojego życia, dał mi wiarę w to, że On jest tym, który mnie uzdrawia. Ja, moi drodzy, wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej. Moi rodzice, kiedy miałem 3 latka, nawrócili się, przyjęli Jezusa do swojego serca. Zostałem wychowany w rodzinie, która, można powiedzieć, moralnie mnie dobrze wychowała. Ja nie paliłem, ja nie ćpałem, ja nie kradłem, nie kłamałem. Byłem porządnie wychowanym człowiekiem. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie doprowadziło mnie do Jezusa. Był czas, kiedy ja musiałem podjąć decyzję, że ja idę świadomie za Jezusa. Ponieważ żaden kościół, nikt nie doprowadzi cię do Jezusa. Moi rodzice wskazali mi drogę do Jezusa, ale ja musiałem sam podjąć decyzję, że za Nim idę. Chcę ci powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym dzisiaj nic nie jest pewne. Żyjemy w świecie, który potrzebuje dzisiaj tak naprawdę Jezusa. Chcę ci powiedzieć, że żadna rzecz w tym świecie nie zaspokoi dzisiaj twojej pustki duchowej. Chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz dzisiaj Jezusa. Chcę ci powiedzieć, że nie ma innej drogi do Boga. Żaden kościół nie da ci zbawienia. Żaden człowiek nie da ci zbawienia poza Chrystusem, który umarł za twoje i za moje grzechy. On przyszedł na ten świat w ciele po to, aby zbawić wszystkich grzeszników. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz dostąpić życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. On jest drogą, On jest prawdą. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Ja chcę ci powiedzieć, że On jest jedyną drogą, że On jest Zbawicielem. Kiedy przyjmiesz Jezusa, pozbędziesz się lęków. Jeżeli masz lęk przed śmiercią, powiem ci, że jedyną drogą, jedynym rozwiązaniem jest dla ciebie Jezus Chrystus. Ja jestem człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi. Jestem człowiekiem, który idzie dzisiaj za Nim. Ja nie boję się śmierci. Ja nie boję się tego, co dzieje się dzisiaj na świecie, ponieważ mam pewność zbawienia, ponieważ mam pewność tego, że Jezus Chrystus, któremu zaufałem, wyratuje mnie z każdej opresji, z każdego zła. To jest żywy Bóg, Jezus Chrystus. Potrzebujesz dzisiaj przyjąć Jezusa. Nic nie zaspokoi tej pustki duchowej, którą dzisiaj masz. On jedynie może ci pomóc. Przyjacielu, przyjmij dzisiaj Jezusa. Zastanów się dzisiaj nad swoim życiem. Zastanów się nad tym, dokąd dzisiaj zmierzasz. Dokąd zmierzasz dzisiaj. Chcę ci powiedzieć, że nie wiesz, czy jutra dożyjesz. Nie wiesz, czy za 5 minut będziesz żył. Pytanie jest, co jest dalej. Pytanie, co dalej będzie. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli żyjesz dzisiaj w lęku, jeżeli żyjesz w strachu, to wszystko dzisiaj może z ciebie usunąć Jezus Chrystus. Bóg jest żywy, przyjaciele. Pomyśl dzisiaj o swoim życiu, pomyśl o swojej przyszłości. Ja chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest najlepszym lekarzem. On jest lekarzem twojej duszy, On jest lekarzem twojego ciała. Jeżeli zaufasz Mu dzisiaj i oddasz Mu swoje życie, On cię poprowadzi, bo chcę ci powiedzieć, że żadne skarby tego świata nie zastąpią Jezusa Chrystusa. Żadne skarby tego świata nie wypełnią tej pustki, którą dzisiaj masz w swoim sercu, bo pustka jest duchowa. Pustka jest duchowa. Jeżeli masz dzisiaj pustkę, to ta pustka jest duchowa i tylko Bóg żywy może tą pustkę zaspokoić. Przyjacielu, zachęcam cię. Przyjdź się do Jezusa. Powiedz: Jezu, ja potrzebuję ciebie. Jezu, ja sobie nie radzę w tym życiu. Kiedy masz dzisiaj problemy zdrowotne, masz relacje, masz problemy w relacjach, Jezus Chrystus może ci pomóc. Przyjdź do Niego, zawołaj do Niego. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. On jedynie wskaże ci drogę do Ojca. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Powiedz: Jezu, zbaw mnie. Jezu, potrzebuję ciebie. Jezu, uratuj moje życie. Jezu, zmień moje życie.
Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteś drogą, prawdą, życiem. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty jedynie masz moc, aby zmienić życie człowieka. Duchu Święty, dziękujemy Tobie za to, że jesteś. Działaj w życiu ludzi. Panie, działaj w życiu ludzi, Ojcze. Przełamuj, Panie, Jezu, wszystkie te bariery dzisiaj, Panie. Może dzisiaj śmiejesz się z tego przesłania. Może mówisz, jaki Jezus. Może dzisiaj inni się z Ciebie będą śmiali, ale chcę Ci powiedzieć, nie patrz na innych dzisiaj, bo chodzi o Twoje życie. Nie chodzi o to dzisiaj, co inni o Tobie pomyślą. Chodzi o to, gdzie Ty spędzisz wieczność. Gdzie Ty spędzisz wieczność. Jeżeli się urodziłeś, to żyjesz już na wieki. Jest pytanie, gdzie tą wieczność spędzisz? Pytanie jest, gdzie tą wieczność spędzisz? Bo jest tylko niebo, jest tylko piekło. Piekło nie jest miejscem stworzonym dla człowieka. Piekło jest miejscem stworzonym dla diabła. I on pociąga dzisiaj za sobą tych, którzy nie oddali swojego życia jeszcze Jezusowi. Bóg Jezus Chrystus chce, żebyś był w niebie. Dlatego tutaj jesteśmy, bo On Cię kocha. Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. Bóg Cię tak bardzo kocha, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Może przyjaciele, ja nie mam może takiego świadectwa, że byłem jakimś, nie wiem, zabójcą, mordercą, jakimś, nie wiem, kim jeszcze, jakimś najgorszym człowiekiem. Ja byłem człowiekiem, którego rodzice postarali się o to, żebym był wychowany w wartościach chrześcijańskich. Ja nie piłem, ja nie paliłem, nie ćpałem. Ja nie uprawiałem seksu przedmałżeńskiego. Byłem wychowany w tej właściwej drodze. Na tej właściwej drodze. Ale i tak musiałem ja podjąć sam osobiście decyzję, że idę za Jezusem. Tego nie zrobili za mnie moi rodzice. Tego nie zrobi za Ciebie żadna inna instytucja. Potrzebujesz sam osobiście powiedzieć: Jezu, potrzebuję Ciebie. Chcę spędzić wieczność w niebie. Chcę spędzić wieczność z Ojcem. Nie ma, przyjaciele, innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty. Żaden inny, żaden uczynek, dobry uczynek nie doprowadzi Cię do Jezusa. Żaden uczynek nie sprawi, że zapracujesz sobie na zbawienie, bo zbawienie jest za darmo z łaski. Zbawienie jest za darmo z łaski, nie z uczynków. Tym, który dał nam zbawienie, jest Jezus Chrystus. Tym, który przyszedł i nas wykupił z tego grzesznego świata, jest Jezus Chrystus i tylko On. Może myślisz, ja mam dobre życie. Może myślisz, ja nic złego nie zrobiłem. Może myślisz, ja jestem człowiekiem, dobrym człowiekiem, jestem w porządku, nikogo nie zabiłem, nikogo nie oszukałem. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli tak myślisz, to żyjesz w błędzie, bo dlatego, że z tego powodu nie dostaniesz się do nieba. Do nieba idzie się dlatego, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca jako osobistego Pana, osobistego Zbawiciela. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy przyjmiesz Jezusa, nie będziesz się lękał, nie będziesz się bał choroby, nie będziesz się bał tego, że stracisz pracę, że coś Ci się w życiu nie powiedzie, dlatego że Bóg w Tobie jest nadzieją chwały. On Cię zawsze uratuje. On zawsze da Ci pomoc. Przyjacielu, przyjmij Jezusa dzisiaj, a będziesz żył. Amen.